Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Prawcie 123 i dzisiaj witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, gdzie będziemy wycinać kukurydzę, żeby ciągnik mógł przejechać z ścieżkarnią. No i od razu mówię, przepraszam za mój głos, bo chory jestem troszkę, ale to i to mi nie staje na przeszkodzie, żeby pracować. No i jeszcze wiaterek się zebrał teraz i tak sobie powiewa, więc mogą być szumy, a na pewno będą. No i co? Od razu wam coś pokażę, bo to jest tragedia. Tutaj jak jest kukurydza położona, wszystko. To jest wina Edka, czyli naszego podopiecznego, można tak nazwać, oczywiście w cudzysłowie, bo tutaj wszystko, jak widać, było ogrodzone drutem, wszystko było, jak rosła kukurydza, ogrodzone, włączony prąd był, a i tak się dzik dostał do kukurydzy. No i tutaj, jak widać, jest bardzo, no, po prostu sobie na obiad, śniadanko, kolację tu przychodzi. No i bardzo jest powalona ta kukurydza, pourywana. To jest jeden z kilkunastu, mogę nawet powiedzieć, takich placy na tym polu. Tu akurat pole miało z 2 hektary tej kukurydzy tu było. No i wysokiej i w niskiej bardziej, chociaż dlatego się dziwimy, że niskiej, nie wysokiej, bo jak byli u nas panowie od oceniania strat, to mówili, że najczęściej to z wysokiej, ale no tutaj jak widać jest taka niziutka, no bo też ten rok, no i też tu sobie rył, tu jak widać jest dziura wykopana. Tu jest dobre 30 cm wykopana dziura. Tu jest pobojowisko całe zrobione. Jak się tarzał, tutaj już brat był, wykosił od płota sąsiadów. Tu wykosił, tam jeszcze z tamtej strony. Teraz idziemy w tamtą stronę. No i jeszcze tamten pasek kawałek my zrobiliśmy. Jeszcze do końca trzeba dociąć. No i co? Bierzemy i na takie kubki sobie rozkładamy. Potem się ciągnikiem, ścieżkarniem i przyczepą podjedzie i się zbierze. No i tak to wygląda. O, tu taka mała, to się urwała. No po prostu może niech przejedzie to auto. Może z tej strony pola tego tak bardzo nie widać, bo tu jest mała kukurydza. Ale z tamtej strony, tam daleko, to jest taki system korzeniowy, że po prostu normalnie są, o, są palce przy u dołu kukurydzy, to po prostu tam takich kolanek jakby było, widzieliśmy nawet jakby 4 takie kolanka. No ta kukurydza próbowała się bronić przed tą suszą, jeszcze jak dzik przechodził, wtedy co jeszcze jej nie jadł, po prostu jak nie miała jeszcze kolb, to ją przewracał, ta próbowała się podnosić. No i po prostu zrobiła sobie parę takich kolanek. Ale i tak jak na ten rok, to z tamtej strony pola
ma lekko 3 metry, więc jest całkiem, ale to jest takie, jakby było na całym polu, to by było dobrze. Ale co można się spodziewać po suchym roku, gdzie kukurydza nie mogła się wybić, bo on prażyło. No i tak to wygląda. Tutaj akurat wycinamy przy drodze. No i co chwilę tu będą auta jeździć, więc z góry za to przepraszam, ale ja na to akurat nic nie mogę zrobić. Za niedługo jeszcze brat przyjdzie pomóc, bo tak prawdę mówiąc, ja miałem przyjść i jemu pomóc, ale pożyczyliśmy przyczepę od pana i potrzebował jej, no i musieliśmy zrzucić ziarno, bo jeszcze na niej było, nie mieliśmy gdzie jego dać. No i brat teraz poszedł zrzucić, teraz obczyszcza tą przyczepę i za niedługo przyjdzie. Staramy się jak najwięcej po prostu zbierać tej kukurydzy. O, takiej zielonej. Bo o, taką suchutką to już się nie opłaca zbierać. Ma bardzo mało tych witamin i tak dalej. Ale tu jest nawet taka mała kukurydza ważna. Więc staramy się wszystko ją zbierać. Było tak, taka mała, no to można po 3 w rękę, nawet po 5 brać. A jak jest duża i grubsza na pewno od tej, to tak ze 2-3 w rękę ja akurat mogę wziąć, no bo brat to większe ręce ma, no to więcej może zebrać. No i tak to wygląda. Cała ta praca polega na takim monotonnym wycinaniu. Ale co poradzić? Jeszcze ścieżkarni samojezdnej nie mamy. Więc na razie trzeba sobie radzić jakoś. Przekupiliśmy nową dla nas, a ona była używana. Ścieżkarnie, bo ta stara potingerka się popsuła, a po prostu koszty naprawy by przewyższały koszt zakupu, no i zabierałyby dużo czasu, więc stwierdziliśmy, że kupimy nową. Filmik może już jest na kanale, może go nie ma, no bo jeszcze nie nagrałem z pokazu. Ale jak najszybciej to nagram, jak będzie pracowała, bo dzisiaj jest czwartek, no i jutro już tak naprawdę zaczynamy, czyli w piątek. Dla was może to być trochę wcześniej, bo nie wiem kiedy to wrzucę, kiedy będę miał czas zrobić ten filmik, ale postaram się jak najszybciej, bo mam jeszcze 2 zaległe do zrobienia, no bo po prostu nie miałem kiedy zrobić, ale na pewno dla mnie teraz w następnym tygodniu na pewno już wszystkie filmiki będą
na kanale, więc możecie sobie obejrzeć. Jeszcze chwilę wam tutaj pokażę tą wycinkę, potem dam gdzieś na któryś słupek kamerę jakoś zawieszę i może jakieś przyspieszone tempo się zrobi całej te wycinki. Ale teraz jeszcze wam pokażę tak normalnie, jak mając kamerę na głowie. Jeszcze parę takich kupeczek, znaczy takich no parę kukurydzek jeszcze tam na tą kupkę zaniosę. No i trzeba będzie robić nową. Ale no bardzo jest jakby stratowana ta kukurydza przez tego dzika. Tutaj brat już dokończy, ja idę tutaj. Za niedługo zrobię drugą kupkę, bliżej trochę, tam trzeba dochodzić. Kamień taki wielki to trzeba wyrzucić, żeby się maszyna nie popsuła. Napiszcie w komentarzu, czy u was też taka licha jest kukurydza, bo tu u mnie i w okolicach to bardzo, bardzo przez to słońce nie wyrośnięta i przez tą suszę, chociaż na mokrzejszych kawałkach u paru tam osób no jest jakaś tam kukurydza, że na całym polu jest 3 metry, może nawet więcej, chociaż to pole tutaj też było mokrzejsze. Mam braciszek, teraz idzie, będzie pomagał. No dobra, to się tu ustawi przecież. Przywitaj się. No co, z widzami? Hello, Kiki. Ja taki nie wyjściu. It's alright, you're ready for the night of your life. Stars will shine so bright. They say we're dancing the stress away. This beat gets underneath your feet. Right now, together we will meet. This place will blow your mind away. Hey, hey. Welcome to the club now, gonna pump it up now. This is an emergency, music is my galaxy. Welcome to the club now, everybody's up now. We've got it going on until the break of dawn. Welcome to the club now, gonna pump it up now. This is an emergency, music is my galaxy. Welcome to the club now, everybody's up now. We got it going on until the break of dawn.
Uwaga, sieczkarnia najlepsza tego roku, najnowsza. Teraz prezentacja. No i chuj wam kiszeli, bo skurwysyn dzik powypierdalał kukurydzie. No, pali bardzo mało, bo tylko 3 dania dziennie. I paczkę papierosów. No i paczkę papierosów. Łożysk nie trzeba wymieniać, choćby wypadało. Przerób, jak widać, ma bardzo duży. Must have been